Wystartowała ostatnia, trzecia seria, a po jej rozegraniu udekorujemy najlepszych mężczyzn za 200 dowolnych. Przygotują się do dekoracji Jan Hołub, Adrian Aleksandrowicz, Rafał Trojak, Przemysław Lis, Kamil Szymuła, Patryk Lis, Konrad Zapalski i Paweł Żmuda. Dekoracja po tej ostatniej serii wyścigu na 200 grzbietowym. O przygotowanie się do dekoracji poproszę również pana Zdzisława Stypińskiego, trenera AWI Świdnik. Agata Wiertel. Minimalnie Agata Wiertel, 1 minuta 12 sekund na półmetku. Tuż za nią Jowita Sieńczyk z Żaka Biała Podlaska. Jowita to reprezentantka Polski na zbliżający się Festiwal Młodzieży w Turcji. Agata Wiertel zdecydowanie już na prowadzeniu i ona z pewnością zwycięży na tym dystansie. Zaraz przekonamy się z jakim rezultatem. 2 minuty 26 sekund i 93 setne. Agata Wiertel. Thank you.